Witamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie na dzisiejszym koncercie online pod tytułem Muzyka jak miód na serce pasieki, zorganizowanym specjalnie dla profesora z 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie, profesora Dariusza Pasieki. Koncert będą zapowiadać Emma Czubak i Pola Czubak. Mój obecny wychowawca oraz polonista znalazł się teraz w szczególnej sytuacji zdrowotnej. W związku z tym zrodziła się u nas inicjatywa zorganizowania koncertu, na którym wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Wracając do profesora Pasieki. Profesor Pasieka jest osobą wszechstronnie utalentowaną w swoich upodobaniach takich jak poezja, literatura, sztuka, filozofia, historia. Znalazł również miejsce na muzykę. Jest taka przypowieść rabina Nachmana z Bratsławia. Pewien człowiek szedł polną drogą i natknął się na ptaszka leżącego do góry brzuchem z wyciągniętymi nóżkami ku niebu. Co tu robisz? Czemu leżysz z wyciągniętymi nóżkami? Zapytał człowiek. Nie słyszałeś? Niebo spada. Niebo spada. Ty chcesz takimi nóżkami całe niebo podtrzymać? Każdy robi to, co może, powiedział ptaszek. Panie profesorze, jesteśmy tutaj teraz, aby panu zaśpiewać, zagrać z całego serca. Jako pierwsza wystąpi Aleksandra Żmuda z klasy fletu pani Renaty Guzik. Zagra dla nas utwór słynnego polskiego kompozytora. A skąd możemy go kojarzyć? Z pewnością państwo już słyszeli o takim utworze jak Polonez z filmu Pan Tadeusz. Niestety nie odwiedzimy dzisiaj pięknego Soplicowa, ale będziemy mieć możliwość wysłuchania wykonanej przez Olę pierwszej części sonatiny na flet i fortepian Wojciecha Kilara. A przy fortepianie zasiądzie pan Eligiusz Skoczylas. Ola wykona dla nas również Scherzo Divertimento Bogdana Martina. Zapraszamy do wysłuchania. Thank you.
Mówi się, że głos ludzki jest jednym z najpiękniejszych instrumentów. Przykładem jest chociażby Orfeusz z mitu Orfeusz i Eurydyka, który urzekał swym śpiewem wszystkich mitycznych bogów, a nawet samego Hadesa. Dzisiaj usłyszymy śpiew Igi Ziółkowskiej z klasy pani Joanny Stawarskiej. Iga wykona dla nas pieśń cyklu Siete Canciones Populares Españolas El Paño Moruno Manuela de Falli. A akompaniować jej przy fortepianie będzie pan Piotr Kowal. Thank you.
Mówi się, iż muzyka jest językiem, którym możemy się porozumiewać. W wielu przypadkach muzyka jest językiem miłości. Właśnie dzisiaj usłyszymy romans trzeci na fortepian Gabriela Fauré w wykonaniu Gabrieli Stachowiak z klasy pani Grażyny Hesko-Kołodzińskiej. Dzisiaj zagrają dla nas dwie utalentowane siostry Hakim z klasy fortepianu pana Aihama Hamura. Jako pierwsza wystąpi przed nami Natalie Haki. Zapraszamy do wysłuchania Lyric Pieces op. 43 numer 1 Butterfly Edwarda Grieg'a. A zaraz po Natalii wystąpi Naomi Hakim, która zagra dla Państwa na fortepianie Etude Gmol Opus 33, numer 8, wybitnego rosyjskiego kompozytora Seriusza Rachmaninowa.
Przenosząc się teraz do świata instrumentów perkusyjnych, mamy możliwość wysłuchania dwóch uczennic klasy pani Sylwii Romek. Jagoda Kania i Aleksandra Kazio wykonają dla Państwa utwór przeznaczony na dwie marimby. The Two Woodpeckers Polka, kompozytora Aichi Asabuki. Akompaniować im będzie pan Grzegorz Łobodziński. Thank you.
Przechodzimy teraz w świat muzyki czeskiej. Gabriela Kalisz z klasy skrzypiec pani Agnieszki Bugla-Bylicy wykona dla nas pierwszą część sonatiny G-dur opus 100 Antoniego Dworzaka. A przy fortepianie zasiądzie pan Eligiusz Skoczylas.
Dzisiaj pewnie nie jeden występ Państwa zaskoczył. Ale mamy jeszcze dla Pana Profesora jedną niespodziankę. Zanim do niej przejdziemy, chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami, które wiążą się z muzyką. Od paru miesięcy pracujemy z Emmą nad naszym duetem fortepianowym i śmiało mogę powiedzieć, że muzyka łączy ludzi i pomaga nam rozumieć siebie nawzajem. Emma i ja różnimy się trochę charakterami, dlatego nie brakowało małych konfliktów w trakcie pracy. Jednak świadomość, że duet składa się z dwóch życzliwych sobie, zgranych, wyrozumiałych osób, skłoniła nas do współpracy. Mamy nadzieję, że usłyszycie Państwo tą siostrzaną harmonię w 6 epigrafach antycznych Claude'a Debussy'ego. A zostałyśmy przygotowane przez panią Elżbietę Hoffmann, która włożyła ogromny wkład do naszego duetu, do tego utworu i do tego występu. Thank you.
Jako przedostatnia uczestniczka koncertu dla profesora Dariusza Pasieki wystąpi Małgorzata Machowska z klasy fortepianu pana Aichama Hamura. Zagra dla nas Sonetto 104 del Petrarca Franciszka Lista. Thank you.
Od najmłodszych lat marzyłam, aby uczęszczać do 5 liceum. Słuchałam, jak moja starsza siostra Hania opowiada o wspaniałych, wyrozumiałych, życzliwych nauczycielach, pasjonatach swoich dzieci. W mojej pamięci utrwalił się profesor Pasieka, który, jak wynikało z opowiadań Hani, okazał się wspaniałym, empatycznym, mądrym, pomocnym, posiadającym ogrom wiedzy człowiekiem. Zalety osobowości profesora mogłabym wymieniać bardzo długo. Ale jedno jest pewne, że profesor Pasieka nie jest dla mnie jedynie nauczycielem. Jest dla mnie również wielkim autorytetem. Sonata Haydna, która za parę chwil zabrzmi w ścianach sali koncertowej, odwzorowuje czystą, nieograniczoną, może i nawet dziecięcą radość. Sama nawet tonacja C-dur na to wskazuje. Utwór ten dedykuję profesorowi, gdyż osobiście kojarzy mi się ona z uczuciem, które towarzyszyło mi w momencie poznania mojego wychowawcy. Była to czysta radość wynikająca z odkrycia niesamowitej osobowości naszego koronisty. Teraz chciałabym tak symbolicznie złożyć profesorowi Pasiece życzenia, aby zdrowie pomogło panu prowadzić lekcje z naszą klasą pierwszą A, aby były one inspiracją do dalszych rozmyśleń, aby Zbigniew Herbert oraz inni poeci i pisarze odkrywali przed panem coraz to nowsze oblicza, aby żelki oraz jedzenie typu przepyszne częściej pojawiały się w pańskim życiu. Aby na lekcjach języka polskiego zawsze, ale to zawsze, spełniała się zasada omne trinum perfectum. Mamy nadzieję, że czasy COVID-u dobiegną końca i wkrótce zobaczymy się w murach naszego 5 liceum, za którym bardzo tęsknimy. Na sam koniec chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania sonaty C-dur Józefa Haydna w moim wykonaniu, a zostałam przygotowana przez panią Elżbietę Hoffmann. Thank you.
tak oto właśnie dobiegliśmy do końca tego wspaniałego wieczoru. Chciałybyśmy z całego serca podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego koncertu, którzy chcieli do nas zagrać na scenie. Chcielibyśmy również podziękować nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów. Zachęcamy również wszystkich do wsparcia profesora Pasieki. W opisie filmu znajduje się link do zbiórki, która została zorganizowana przez absolwentów oraz uczniów 5 liceum. Każda osoba może w dowolnej chwili dodać coś od siebie i wesprzeć profesora Pasieka w leczeniu, aby mógł dalej dobrze funkcjonować i prowadzić lekcje we wspaniałej sali 35 w budynku przy ulicy Studenckiej. Pamiętajmy, że każda pomoc się liczy. I niestety przyszło nam się rozstać z Państwem. Mimo, że dzisiejsza sytuacja nie pozwala nam spotkać się w rzeczywistości, to jednak mamy nadzieję, że muzyka, jaką Państwu przekazaliśmy, poruszyła Państwa serca. Dziękujemy za uwagę.